Cześć, tutaj Patryk z kanału Buty Nie Grają. Jako, że dzisiaj jest wspaniała styczniowa niedziela, czyli będziemy rozmawiać o NBA. Dzisiejszym tematem odcinka będzie, tak jak na miniaturce, to tylko pierwszy tydzień, ale jest to inspirowane kanałem i podcastem The Starters, którzy mieli wspaniały taki cykl It's Only One Game But i oni tam rozmawiali zazwyczaj po jednym, dwóch dniach sezonu regularnego o tym, jak będzie wyglądać liga. Tak bardziej prześmiewczo. I tak samo zrobimy tutaj. Zaczynajmy. Na pierwszy ogień pójdzie. Kto będzie grał w tym roku w finale NBA? No oczywiście. Phoenix i Philadelphia 76ers. Obie drużyny zanotowały tylko jedną porażkę i 5 wygranych. Są kotami. Phoenix wygrało z Dallas, Sacramento, Pelicans, Jazz i Denver. O Denver pogadamy później. A przegrali tylko z Sacramento. 76ers wygrali z Wizards, Nowym Jorkiem, Toronto, Orlando, Hornets. A przegrali z Cavs, którzy też będą prawdopodobnie z nimi grali w finale konferencji. Temat numer dwa. Nagrody. Komu przyznać nagrody? No przecież już wiemy. W tym momencie nagrody lecą. MVP James Harden. 37 punktów na mecz. 11 asyst, drugi w asystach, pierwszy w punktach. Celność za 3, 50%. Tak się gra, drodzy Państwo. Patryk Pawłowski, Harden na MVP. MIP? Oczywiście, Christian Wood. No tutaj to nawet prześmiewczo nie jest, ale jeśli on będzie grał tak jak gra, to serio dostanie tego MIP, bo ja myślę, że Harden nie dostanie MVP. Ale Christian Wood to naprawdę jest kotem. Kotem, bardzo dobry zawodnik. Defensive Player of the Year? Andre Drummond jest drugi w blokach, drugi w przechwytach i pierwszy w zbiórkach. Sumarycznie oczywiście. Średnio w zbiórkach jest drugi, w przechwytach i w blokach trzeci. No, drodzy Państwo, wszyscy myśleli, że będzie obrażony, nie będzie grał, bo chcieli go sprzedać i tak dalej, nikt go nie chciał. No, a on w roku kontraktowym robi dobre liczby. Rookie of the Year? Nie mam pojęcia. Na początku chciałem powiedzieć, że Wiseman, teraz jego średnie zdecydowanie spadły, więc nie wiem. Tylko jego zaskakująco wysoka celność za 3 jest jakimś plusikiem. Tutaj nie daje nagrody. Kolejny temat to Luka Doncic nie umie w trójki. Drodzy Państwo, 14% za 3, a to i tak już mu podskoczyło, bo przed tym, co nagrywam dzisiaj, chciałem to nagrać już wczoraj, ale mówię, poczekam jeszcze dwa dni, znaczy przedwczoraj, poczekam jeszcze dwa dni, zobaczymy, skoczyła mu z 9 na 14% ceny za 3. No, ja go stawiałem jako kandydata do MVP, ale 14% za 3, no to nie jest za dobrze. Ale o samych Dallas pogadamy jeszcze później. Numer 4. Denver i Wizards spadają do D-League. Tak. Uważam, że za takie ssanie pałki powinno być spadek. Niestety w NBA nie mamy spadków. I Denver, trzeba przyznać, że ta drużyna nie gra źle. No nie wiem, jakby tam brakuje tego czegoś, a czasami odrobinę szczęścia. Buzzer beater, game winner rzucony przez Buddy'ego Hilla w meczu z nimi, no to jest po prostu jakaś abstrakcja, jak oni przegrali. No, to się nie powinno zdarzyć, a mimo to się zdarzyło. I mają bilans 1-4. A Wizards, no to jest już w ogóle abominacja koszykówki. Wszyscy się jarają, że przyszedł Westbrook i robi triple-double co mecz. A co to dało, jak przez pierwsze 5 meczy byli do zera? 0-5. Dopiero jak Westbrooka nie było i chłopaki grali to, co w zeszłym sezonie, to dopiero wtedy wygrali mecz i mają jedną wygraną. No, tak się nie robi koszykówka. Tak się nie robi koszykówka. Niestety, no, zaawansowane liczby pokazują, że w topce najgorzej broniących obwodowych, i posłuchajcie tego, jest Bradley Beal i Russell Westbrook. Tak, bo Westbrook daje dużo głupich decyzji. Mimo tego, że tam przechwyci te dwie piłki na mecz, no w tym momencie nie, ale ogólnie, średnio, powiedzmy w karierze, to jednak obrońcą jest średni, bo jest głupi. Bo w obronie trzeba myśleć, a jak wiemy, Russell Westbrook ma z tym straszne problemy. Numer 5. Bucks. Rekord NBA w trójkach. W meczu z Miami, który wyglądał jak rape, ale jeśli mówimy o rape'ach, to będzie o tym dalej. Bucks
rozjechali Miami, rzucając im 29 trójek. No, ja rozumiem wszystko, ale 29 trójek to boli. Naprawdę przebili poprzedni rekord. Bucks są przy okazji też dzięki temu pierwszą drużyną w ilości trafionych trójek w sezonie całkowicie oraz pierwszą drużyną w ilości średnio zdobywanych punktów na mecz. Oni i... dowiecie się kto potem, przekraczają tylko w lidze 120 punktów na mecz średnio. Pierwsze mecze Milwaukee nie przekonywały, jednak teraz wszystko wraca do normy. Jest Giannis, który biega, skacze, blokuje, jest nie do zatrzymania i rozrzuca na trójki. Prosta gra. Dobra, przejdźmy dalej. Atlanta jest kombajnem do zdobywania punktów. No, to co robi ofensywnie Atlanta jest drugą drużyną w lidze, która zdobywa średnio ponad 120 punktów. To jest dla mnie dość spore zaskoczenie. W szczególności ich wygrana z Brooklynem. Brooklyn sam jest bardzo ofensywny. W defensywie, no ja wiem, że ładnie wyglądają bloki Jareda Allena czy DeAndre Jordana, ale powiem wam, że to nie wygląda za dobrze. I chcieli się strzelać z Atlantą. No niestety, Atlanta rozstrzelała ich kałasznikowem, gdy tamci przyszli ze zwykłym glockiem. No tragedia. Ale propsy dla Atlanty, naprawdę. Ja jestem zaskoczony tak dobrą postawą tej drużyny. Myślałem, że to będzie wyglądać dużo gorzej. Myślałem, że Rondo zastrzeli Treya Younga na drugim treningu, a tu jest dobrze. Przejdźmy dalej. Numer 7. I teraz wszyscy mnie nienawidzą, ale Golden State Warriors z się. No to jest po prostu ta drużyna. Ja wiem, że wszyscy się nimi jarają. O, Curry rzuca 20 parę punktów na mecz. Super. Zweryfikował go Dame, który w wywiadzie po meczu jednym powiedział, że fajnie jak ci wszyscy tworzą pozycję, ale jak sam musisz, to już nie jest tak łatwo. No cóż, to nie jest już ta dynastia Warriors. I wszyscy fani Golden, którzy tam będą pieli, że mają Wisemana i tak dalej. Nie. To już nie jest ta drużyna. Wraca Green, to nic nie daje. No naprawdę, ja bym za wiele nie liczył po tym sezonie. Ja ich nawet nie stawiałem w playoffach i ja myślę, że oni do playoffów nie wejdą. Curry może liczby będzie robił, ale Kelly Oubre i... Kelly Oubre, panie, co za celność. No, Kelly Oubre musi rzucać powyżej 4% za 3, bo to jest tragedia. Andrew Wiggins też nie za dobrze. W tamten sezon miał zdecydowanie lepszy. No ale cóż. Chyba skończyło się panowanie Golden. I numer 8. Ostatni temat, który naprawdę oglądałem na żywo, bo w pięknej godzinie chyba cały polski koszykarski internet to oglądał. Czyli Dallas rozbili bank 124-73. Wygrali z Clippers. Poprzedni ich mecz był z Lakersami, gdzie przegrali. Clippers wcześniej dwie ładne wygrane, wszystko jest ok, wszystko super. I Kawhi postanowił sobie, jeden mecz sobie odpocznie. I co się stało? No, nazwać to gwałtem, to nic nie powiedzieć. To, co tam było, 50 punktami przegrywać po pierwszej połowie, to najwyższa wygrana po pierwszej połowie w historii ligi. No to był taki obstrzał, że to się w głowie nie mieści. Ja w życiu sobie czegoś takiego nie przypominam. Naprawdę. To jakby grali z drużyną z D-League. Moja narzeczona to oglądając przecierała oczka. No niestety, no ten mecz nie można nazwać meczem. Paul George jeszcze coś tam bełkotał na konferencji, ale panie Paulu, gdzie z tym gównem? Abstrakcja. Nie chcemy takich meczów koszykówki w NBA. My NBA lubimy za to, że najgorsze drużyny mogą wygrywać z najlepszymi. Ale nie na mecze kończące się różnicą 50 punktów. Tak, to może być w trzeciej lidze koszykówki w Polsce, gdzie te drużyny jedne są dużo lepsze, drugie dużo słabsze, to wtedy okej, ale nie w NBA, gdzie gra dwóch kontenderów. To miały być drużyny walczące o mistrza. Żeby nawet Clippers bardziej, a przegrywają 50 punktami. Nie wiem, czy bo nie ma jednego zawodnika, czy zamelanżowali dzień wcześniej, ale to jest abstrakcja. Dobra, dzięki wielkie. Pamiętajcie zostawić subskrypcję, polubić ten film i dajcie znać, jak podoba wam się ten film w komentarzach. Dobra, wielkie dzięki, na razie i do zobaczenia.